Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection, pierwszy w roku 2023. Nadszedł nowy rok, więc cóż, trzeba założyć świeże skarpety, odpalić War Selection i spróbować nagrać jakiś odcineczek. Mimo że czuję, że to może być dla mnie i dla was bardzo bolesne, bo tak, oglądamy gracza, który nadesłał tą powtórkę i on pisał, wysłał w ogóle powtórkę na maila, co się rzadko zasadniczo zdarza, znaczy nie. Zdarza się dosyć często, ja rzadko korzystam z tych powtórek, które są na mailu, ze względu na fakt, że po prostu jest mi sprawniej obejrzeć to, jakby w sensie, no częściej siedzę na Discordzie, więcej siedzę na Discordzie, więc zazwyczaj jakby z Discorda używam tych powtórek, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, żeby wysłać mi powtórkę na Discordzie, to zazwyczaj trzeba mnie albo mnie mieć w znajomych, czyli być na jakimś innym serwerze jakby powiązanym, albo po prostu wbić na nasz serwer, więc no to jest jakby siłą rzeczy, no ludzie, którzy zasilają nasz serwer, no powinni mieć chyba pierwszeństwo, tak mi się wydaje, pomijając oczywiście wspierających i ludzi jakby standardowo jakby tutaj udzielających się na kanale. No tak, także tak. No w każdym razie powtórkę nadesłał Oki Easy, 1, 2, 3. I to jest rozgrywka FFA. Widzę, że taki pół blob z domków tutaj mamy w tym miejscu, aczkolwiek jest to po części ściana, więc to nie jest taka najgorsza sytuacja. No i co oczywiście najbardziej bolesne, to, że tu już dwóch graczy w tym momencie wyszło na samym początku z gry. Czy tego mogło wywalić, bo on nie zrobił w zasadzie nic i od razu jakby wywalił, znaczy w sensie, no wyszedł, czy wywaliło go, nie wiem. A ten tymczasem, on coś zaczął robić, on miał nawet chyba techa, ale nie, techa chyba nie miał, ale coś zaczął robić i nagle w pewnym momencie wyparował. Więc tak, tutaj mamy, dobra, no poza naszym głównym bohaterem, który już w tym momencie zrobił epokę brązu, mamy jeszcze czerwonego. Czy to czerwony Chińczyk? Fucht, to raczej nie jest czerwony Chińczyk. No i gość robi w tym momencie procarzy, kilku procarzy już ma, no ma supply block, więc dostał... takiej pielgrzymki to dawno nie widzieliśmy. Nie wiem, dokąd oni zmierzają, ale z całą pewnością będzie to bardzo, bardzo daleka podróż. Trudno powiedzieć, dokąd się chcą udać, ale czy w sensie nie wiem, czy to jest pielgrzymka wynikająca ze zbugowanego AI? Nie, to raczej nie, to jest zamierzone. Więc bardzo możliwe, że gdzieś tutaj istnieje zamiar postawienia świątyni, co nie byłoby takie głupie, powiem wam szczerze. No, ale zobaczymy, zajrzymy do czerwonego gracza za chwilę. Dalej mamy Seledynowego. No i on już świątynię ma postawioną. Ma coś w rodzaju jakiegoś quasi bunkra, tylko murku. Ma tak, co ma jeszcze? Magazyn przy jagódkach miał. Więc to może być gracz troszkę bardziej ogarnięty. Choć chyba brakuje mu surowca. Nie, dobra, postępuje ta technologia trochę, więc na pewno za dużo chłopów robi w żarciu, ale mniejsza o to. Dalej mamy Fioletowego. Postawił cztery areny wojowników. Domki totalnie randomowo nawalił gdzieś tutaj. Obsiał pola kosmicznie. Ma już techa zrobionego generalnie. Jakieś jagódki nadal zbiera na 5 km, ale w zasadzie jakiegoś techa ma, więc nie jest... O, tu będzie grubo, czuję. Ach, no nie można jakby w sensie nie można powiedzieć, że ten gracz nie robi jakby wall-offa z budynków, bo z całą pewnością robi, tylko że taki troszeczkę długi, ale no jednak robi, jakby nie patrzeć. Ma Azję, tech już w tym momencie zakolejkowany, no i mam jeszcze... czy on będzie murował tą świątynię generalnie, więc to w sumie może nie jest takie głupie. Nie wiem, czy w tym momencie i w tym miejscu na mapie to akurat jest najlepsze wyjście, znaczy w sensie najlepsze wykorzystanie drewna, jakie można jakby zrobić, ale no tak czy siak. Dobra, proszę. Dobrze przewidziałem z tą świątynią, dobrze przewidziałem, czyli ten gracz, on rzeczywiście ma głowę na karku. Wprawdzie postawił blob z domków, ale te domki mają od siebie jakiś tam kroczek, więc bardzo możliwe, że to gość, który planuje iść w Rosję albo w Chiny i faktycznie robić milicję, opcjonalnie partyzantów. Nasz główny bohater w tym momencie zakolejkowany ma baraki, ja przyspieszam, ogłuchłem trochę, coś czuję, nie wiem dlaczego. Bo na razie tu się kompletnie nic nie dzieje. Tutaj akcja miała być praktycznie od samego początku. Jest w tym momencie 15 minuta i nie dzieje się absolutnie nic. A to ci. Nie mam pojęcia, co tu się odwala. Nie mam zielonego pojęcia, co tu się odwala, ale coś z całą pewnością się odwala. Co mamy tutaj? No nasz główny bohater, ja myślałem, że tu będzie szła jakaś ofensywa, ale nie. On sobie po prostu buduje tu magazyn przy żelazie. Tutaj też zero aktywności. O, będziemy mieli króla murarzy. Zobaczymy,
Zobaczymy, jak mu to pójdzie, ale generalnie... Chociaż nie wiem, czy ten nie jest lepszy, powiem szczerze. Nie wiem, jaki mają cel te mury. Myślcie, kombinujcie, ludziska. Ja naprawdę wszystkiego nie jestem w stanie zrobić. Mało gram ostatnio w War Selection, więc ja naprawdę nie jestem w stanie przewidzieć, co w głowach tych ludzi siedzi. Ale wy bardzo często, powiem wam szczerze, jesteście w stanie podsunąć naprawdę logiczne wytłumaczenia. Jak chociażby z tymi murami, które ludzie budowali tak astronomicznie wokół w ogóle wszystkiego, mówiliście, no, lasy są generalnie przepuszczalne, więc bardzo możliwe, że oni dlatego budują te mury, co ma całkiem sporo sensu, więc... I było kilka waszych sugestii, które naprawdę... Naprawdę miały sporo sensu, więc teraz proszę bardzo, wykażcie się i wytłumaczcie mi to do cholery, bo ja nie mam zielonego pojęcia, po co coś takiego powstaje. Nie mam pojęcia, przez to czołgi przejadą wszystko, cokolwiek, nie wiem. No mniejsza o to. Bo ten gość to ja wiem, co robi przynajmniej. Trochę słabo mu to wychodzi, ale wiem, co robi przynajmniej, nie? A ten? Nie wiem. Ten gość zamurował tą świątynię ostatecznie i o, ależ tu będziemy mieli wojnę murarzy, coś czuję, ajajaj, wielka wojna murarzy, no bo ten też muruje, tylko że on w inny sposób, on muruje budynkami, no tutaj, no nie wiem, co to jest w ogóle, co to za konstrukcja, kurde, czy to jakiś Stonehenge? Nie wiem. Dobra, wiecie co? Przyspieszam, bo oni tak długo budują te mury, tu się kompletnie nic w tym momencie nie dzieje. O, tu jakaś wymiana ciosów. O, żółty wparował. Ale generalnie raczej tu wielkie filozofie. O, chociaż ci chłopi, kurczę, tu zmasakrowani trochę. Jeden scout nawet zginął. No, ale nie, odwrót. Tutaj jest... To on gra w Warcrafta. On ma 5 jednostek i jemu to wystarcza, nie? To jest ewidentnie granie w Warcrafta trzeciego. Więc tak. No tutaj mur jest nadal... Jak on to skończy, powiem wam szczerze. Kurde. I on najlepiej jakby to jeszcze do wody dociągnął. To by były takie jaja. Ten buduje drugą warstwę murów. Ja pierdzielę, to będzie. Który murarz najlepszy teraz, ludziska? Czy ten? Z tymi swoimi... Co to jest w ogóle? Ja nie wiem, co to jest, kurde. Bo wiecie, jest problem czasami, żeby wymyślić, o co ludziom chodzi. Ale naprawdę rzadko mam kiedy problem, żeby znaleźć jakąś ciekawą nazwę do zjawisk, które obserwuję. Ale tego to ja naprawdę nie jestem w stanie nawet nazwać. Co to kurde jest? Ja nie wiem, no ja pierdzielę. Czekajcie, no ja muszę to zeskrinować. Ale już mi się podoba. Tu się... Jest 20 minuta, tu się kompletnie nic nie dzieje, a ja się bawię w tym po prostu, ja w sensie bawię się w tej grze rewelacyjnie. Już naprawdę to tyle mogę wam powiedzieć. Mamy jeszcze murarza tutaj. To jest taki murarz z głową troszeczkę. On wie, co robi mniej więcej. Robi dziwne trochę rzeczy, ale nawet on się, patrzcie, oparł nawet o teren. On wie, co robi, naprawdę. Mówię wam, on, kurde, wie, co robi. I tutaj jeszcze te domki niech przemuruje, niech tą stajnię zamuruje. Tutaj niech zamuruje to. Kurczę, no to jest... jak to jest po angielsku? Jak się czyta? Puzzleman, nie? Puzzle to puzzle, tak? Dobrze? Czyli to jest puzzleman. On po prostu gra w puzzle. To nie jest nawet city builder. To są puzzle. Ten kontynuuje swoją budowę. No i to jest wielki chiński mur. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja przyspieszam. Tu się nadal się tu kompletnie nic... Okej, tu się coś dzieje. Ja przypominam, że tu akcja miała być niby od samego początku, nie? A tu się kompletnie nic nie dzieje. Tu są nudy jak nie wiem. Tu się nic nie dzieje. Dwóch graczy po prostu wyszło. Okej, o ten żółty, jaki teren, kurde. Fioletowy ma jakieś barak. Co on robi? Długie łuki i co? Jej onagery? Nie wiem, na razie nie wiem, co to jest. To jest nadal fenomen, którego nie jest... Ach, tego typa to widać, on to skończy. Ja wam mówię, że on to skończy. Ta gra się tak wlecze, że on jest w stanie skończyć 5 razy większym. No i kurde, no. Jak ja mam zdobyć tytuł króla murarzy? Jak mam pobić takiego typa, no? Ja kiedyś to muszę osiągnąć, ten tytuł. Ale jak to zrobić? Jak pokonać takiego jegomościa? No powiedzcie mi, bo ja nie wiem. Okej, ten... On ostatecznie stwierdził, że no wiecie co, ten mur to tak trochę mi się nie podoba, więc ja go już nie będę kontynuował. No i faktycznie nie kontynuuje, więc przynajmniej jest zdecydowany. No tutaj, o, jest taran jakiś, pchnięcie z taranem. O, jedno, o! O, grubo! Zniszczył ze 3 wieżyczki. Oj, aż myszka mi wypadła z rąk. Dobrze, nie na podłogę, bo nie miał czym operować. No i co? A ten chłop to w ogóle on ma chłopów? Czy ten chłop ma chłopów?
Jakaś wieżyczka się buduje. O kurde. Czy ten chłop ma chłopów? Ale by były jaja, jakby ten gość zajął cały teren dookoła tego typa i on by sobie w środku tu koczował. Ile on ma chłopów? Ja muszę to sprawdzić. Tinker Bones. Muszę to sprawdzić, bo ja coś czuję, że to jest ze 20 chłopa. Obstawiamy. Ja czuję, że to jest 21 chłopa. Ja pierdzielę, ale blisko, 24. O, wiedziałem, że to będzie gruba powtórka, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo. Naprawdę. Chcę więcej tego. Chcę więcej tego. 33 minuta. Nic się nie dzieje nadal. Nie wierzę. O, ja pierdzielę. O, tu jacyś łucznicy się... O, ej, on ma jer! Wow! O kurde! O kurde, i to Niemcy jeszcze. Ale jaja po prostu. Dobra, tu są włócznicy, patrzcie na to. Chłop nie ma średniowiecza, tam już IR. Tu jest średniowiecze, tu jest już późne praktycznie. A czerwony? On też. On ma dobrą pozycję, powiem wam szczerze. Pomijając fakt, że... A co o tym mam powiedzieć? Jak go zrecenzować? No wiecie. Dobra, czekajcie, tu IR faktycznie się zrobiło. To są nawet jaja, powiem wam szczerze. No bo w tym momencie... Wow, on jakieś, kurde, arkebuzy już podeszły tutaj. Co to jest w ogóle? No, muszkieterzy konkretnie. Arkebuzerzy to są w Azji. O, ulepszają się w żołnierzy. I co? No i nic. O kurde, tu będą wieże artyleryjskie. Ale kto mi wyjaśni ten mur ludziska? Przypominam się, wiecie, ja to już pytam z piąty raz, nie? Ale ja się przypominam, bo ktoś mi to musi wyjaśnić, o co tu chodzi. Ktoś mi musi to wyjaśnić. Bo ja nie będę spał po nocach, jak nie będę wiedział, o co tu chodzi, no. Ja naprawdę, nie mam jakoś strasznie dużo godzin w tę grę, ale ja widziałem w tej grze takie rzeczy, które wam się nawet nie śniły. Naprawdę. Ja jestem już tutaj totalnym hardkorem, jeżeli chodzi właśnie o takie fenomeny. Więc jeżeli tego nie zrozumie, no to ja po prostu, no nie będę spał po nocach. No bo tego gościa to ja rozumiem, totalnie. Ja wiecie, takich gości to ja już widziałem z 50, więc mnie to już naprawdę nie rusza. Dobra, przyspieszam, bo tu się nadal nic nie dzieje. Mimo, że tu akcja miała być podobno od samego początku. Chyba, że coś źle przeczytałem. O, 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 o. A ten co tymi włócznikami? O, zaszalał. O, tu już widzę, że KM-y są przygotowane, ale troszeczkę samobójczo sobie. O, ho, ho, ho. Chłopi tutaj widzę, że rzuceni na pierwszą linię frontu i już 4 fragi. Ale te fragi są ponabijane prawdopodobnie na tych kaczorach. Dobra, czy jest gdzieś jeszcze jakieś IR, żeby ktoś mógł konkurować z tym nieszczęsnym Niemcem? No nie, ten typ, okej, on jest na dobrej drodze, tylko że nie ma żadnej frakcji. Okej, ten gość, on ma Austro-Węgry. Ma trebusze nawet porobione tutaj w bazie, w domu, nie wiem, gdzieś. Dobra, przyspieszamy. O, tu ponabijał tych chłopów. On jest w stanie wykończyć tego typa. Oj, 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 oj. Zmiotły te miotacze ognia. No powiem wam szczerze, te miotacze ognia mega były skuteczne na tej wieży. Ja tak na tym przyspieszeniu to oglądałem, ale powiem wam szczerze, że... Tu jest na tyle nudno, że naprawdę. On patrzy, on swoimi wieży... patrzcie na chłopa. On bejtuje chyba artylerię, żeby strzelała w budynek, w świątynię. Stwierdził, kurde, ja nie mam arty, to może wykorzystam jego. W sumie to ma całkiem sporo sensu. To jest Wololo guy. On nie używając Wololo, używa Wololo. No kurde, to nie ma sensu, ale to ma sens, naprawdę. Dobra, mamy Niemca, który tutaj na razie za wiele nie robi. Coś w uniwersytecie też nie. No, to, tak, on na razie trochę tak śpi sobie. To jest taki uśpiony Niemiec, czyli... Czyli co? Nie mam pojęcia w sumie. Dobra, czerwony widzę, że ma 2 okręty. Okej, seledynowy. On nadal nic nie ma. On nie ma nadal nic. On ma ze 30 chopa w tym momencie. Jest 40, jest 50 minuta. I on naprawdę nie ma nic. Dobra. Tfu, sorry. On ma mur. Ma mur. To też jest coś. Dobra. Co tu się dzieje? Arta. Nie chcę nic mówić, ale jeżeli ten gość naspamiłby tej artylerii, to on spokojnie by tego Niemca w tym momencie rozniósł, wiecie. W Trymiga. Dosłownie rozniósłby go, rozjechałby go tutaj. Tylko musiałby dużo tych dział narobić, a coś czuję, że on raczej tych dział dużo nie narobi. O, no tak. No, po 8 miotaczy ognia to nie jest najlepsza strategia, żeby wysyłać.
O, patrzcie na to. Tutaj mamy Sipachów, mamy Oglanów, więc no to też ten, to jest Warcraft guy. Ja go już lubię, naprawdę. 91 chłopa tu zakolejkowanych. No, nie patyczkuje się. A, patrzcie, ten jest bliski średniowiecza. Jest IR drugie na mapie. I ten chłop, on ma naprawdę też z naszym Niemcem spore szanse, w sensie głównie dlatego, że Niemiec, on jest kompletnie niezamurowany. On jest tak otwarty. O, sterowce, no to jest w stanie skasować tutaj, skończyć grę temu Warcraft guy'owi. O! What the... A, to ten przegrał. A! Ej. On przegrał. Okej. Okay. No to whatever, no nie wiem, no co ja mam tu powiedzieć, no przegrał, no. Co miał zrobić w sumie? Wziął i przegrał, no w tym momencie. Miał faktycznie słabą pozycję. O, dobra. O. No dobra, godzina za nami i jak na razie nadal za bardzo tu się za dużo nie dzieje, nie? Więc tak, okej. Te sterowce, one są w stanie skończyć grę w tym momencie w ogóle. Chociaż nie, tu dwóch typa ma IR, więc w sumie... Nie wiem, czy ta bezfrakcyjna jest w stanie robić obronę przeciwlotniczą, ale chyba jest w stanie. Oni chyba są w stanie wszystko robić praktycznie. Dobra, zobaczymy, co sterowce wymyślą. Okej. Uuu, czekajcie. No nasz Seledynowy chyba nie pogra, coś czuję. On chyba nie pogra. Godzina, dwie minuty i to jest bardzo ciekawe. On nie zrobił ani jednej jednostki. Godzina, dwie minuty. Przepraszam. Pomyłka. Nieważne. Zrobił. Zrobił. Okej, okay, zobaczmy. Odstawię wieżyczkę. A, przegrał jednak. Ciekawe dlaczego. No dobra, zostało nam trzech fenomenalnych wymiataczy. O, patrzcie, on ciągnie dalej ten mur. To może trochę potrwać jeszcze, powiem wam szczerze. Znaczy, coś czuję, że te sterowce skończą tego czerwonego. Mimo, że nie powinny teoretycznie, ale coś czuję, że naprawdę go skończą. O. Tak, chyba go skończył. Ja pierdzielę. O, czy pieką? O. Ja gram słabo w Resurrection. Nie, no dobra, w sumie no. Jak jest jakiś w miarę początkujący, to jeszcze była... To była najnormalniejsza śmierć w tej grze, powiem wam szczerze. No, chyba tak. Ten czerwony jak na razie... Naprawdę, to była najnormalniejsza śmierć. Został już tylko ten gość. Nie chcę nic mówić, ale on generalnie nie ma nic. To on w zasadzie nie ma nawet jednego żołnierza. No, chyba nie ma ani jednego. Dobra, przyspieszam na maksa. Mapą się podzielili pół na... O, dobra, żołnierza nie ma, ale ma dwa samoloty. On też gra w Warcrafta generalnie. Choć zasadniczo w Warcrafcie i tak zazwyczaj ma się więcej jednostek niż dwie. Okej. Odwołuję moje słowa. On ma w tym momencie 6, 7, 8. No, w zasadzie w Warcraftcie nadal ma się więcej niż 8. Taka trochę moba bardziej, nie? 5 bohaterów, on ma 8 jednostek, to nadal jest trochę taka moba. Ale on się muruje dalej, skurczybyk. Dobra, przyspieszam. Zobaczymy, co wymyśli nasz fioletowy. Nadal sterowce. I coś czuję, że on to skończy sterowcami. Jak on to skończy sterowcami, to ja nie wiem. Ja pierdzielę, on to skończy. O, samoloty. O, No. Ja pierdzielę. Nie wierzę. Wojewo. No co, no nie wiem, no. 3 sterowce zostały w sumie.
Znaczy teraz jest 5, nie? Ale one doleciały z czasem. Generalnie były 3 sterowce i to już w sumie Tyran. Tu nic więcej nie dosyłał za bardzo. No to daleko było, nie? W sensie. No, tak pechowo troszeczkę, no. Że tak powiem. Najgorsze jest to, że on w zasadzie, a to lekki bombowiec, a to bombowce nie mogły chyba w powietrze bić. Atak, specjalny atak ratusz. No one chyba w powietrze nie biją, one tylko bombardują, nie? Więc, no pechowo. Ale miał, w sumie nawet samochody pancerne by biły w powietrze, nie? Nie, nie biłyby w powietrze. Więc generalnie tak. Chłopów też on nie miał za bardzo nigdzie chyba. Ale patrzcie, on miał to, w zasadzie on widział z daleka te sterowce. On w sumie sporo tej obrony przeciwlotniczej zrobił. Ale on, ile on miał chłopów, kurde. Muszę sprawdzić to. Slipsza. Slipsza, ilu miałeś chłopów? No 75 chłopów miał. Tylko gdzie? Kurde, gdzie on miał tych 75, no? Bez jaj. No tutaj jest garstka, ale to jest 15. A on ma 75. Gdzie? Ej, no bez jaj. Gdzie on ma tych chłopów? A, tutaj jest. No to on mógł spokojnie stąd tutaj przejść i naprawiać. No w sumie bramy tak były, więc mógł. Ale nie chciał. No dobra, nie chciał to nie. No. O, co to jest? Skala interfejsu? O. Co tam? Mogę coś tu zmienić? O, jak wy... Jak, czekajcie. A, nie mogę powiększyć. O. Mogę, czy nie? O. Jakby wam się powtórki tak oglądało? Myślicie, żeby było znośnie? W sumie zależy jakie. Niektóre faktycznie ciekawe i może by się w ten sposób oglądało. Dobra, nieważne. Kończymy dzisiejszy odcinek. No nie wiem, co mam wam powiedzieć. Wyjaśnijcie mi, o co chodzi z tym cholernym murarzem, tym wiecie, co budował te skrawki muru. Nie wiem, o co tu chodzi. Wy pewnie będziecie wiedzieli lepiej. No bo jakby nie patrzeć, większość z was to są po prostu lepsi gracze, nie? Znaczy tych najlepszych to ja pobanowałem ostatnio na tym, na kanale. Oni na pewno by wiedzieli, na pewno, więc no niestety, zostali tylko tacy, którzy może będą wiedzieli, ale no zawsze lepsze to niż nic, więc mam nadzieję, że wyjaśnicie mi, o co tu chodzi, bo ja nie mam zielonego pojęcia, w ogóle ja nie wiem, ja, kurde, nie wiem, zaraz nalewki jakieś muszę polać, bo po prostu je... to, co zobaczyłem w tej powtórce, to dopiero teraz do mnie to dociera, uderza mnie tak, nie? Nie, no kończę ten